Koło gospodyń wiejskich w Mędkowie przedstawi obrząd wykopki. Już teraz. A, nawet nam się te zimnioki dość udały. Choć taki rok był mokry, zimny, stale lało. Bo wiecie, na wiosnę to w korzec deszczu kapka błota, a w jesieni odwrotnie. Kapka deszczu, korzec błota. Bo pewnie jaką dobrą odmianę miała. Jakie zej sadziła? No przewiózł mi kumoter ze Zawisły. Przewiózł mi kumoter ze Zawisły, ziemniaki do sadzenia. A z tego wszystkiego to chcę nawet zapomniała, jak się nazywają. No pewnie te Merkury, mamo, nie? Merkury mi przywiózł. I atole. I tak swok Pietrek nawet mówili, że bardzo dobre do jedzenia. No i dobre. Chyba dobre. Przecie żeście pewnie próbowali. Czy dobre, czy się długo gotują, czy na czarne kluski, czy na tarte placki. Spróbowaliście pewnie. No pewnie zapróbowali, a nasi nawet prazyli. I także wsadziliśmy tych Merkurów i wsadziliśmy Leninów i tak się udały, co my mieli tyle jedzenia, tyle mamy ziemniaków i tym dała i jeszcze mam na całą zimę. Te worki, mamo, widzę o tych workach, powiedz tam im. I no jak będziecie działki przebierały, to żebyście nie pomyliły. Ma być wszystko tak, jak trzeba. Eta, pomylimy. Tutaj macie Leniny, a tam koło Hanusi są te nowe. Nic wam nie pomylimy. Nie bójcie się. Ja to idę jeszcze zobaczyć, czy my tego klina tam nie zostawiły, żeby żaden zimniak na polu nie został. Dobrze, idź ta, idź. Czesty matko! A każdy macie chłopa, co by wam pomógł przy tej ciężkiej robocie? To ty nie jest mamą chłopa? Bije jak smok. Nie mam urady. Dzieci powiganią sałpy. Brak słów. Co ja się namorduję sama, co ja się namorduję i tak piję, co nie ma rady. Co wy gadacie? Z takim trutniem żyjecie? To one mu chyba na dekiel bije. Przecie go wygońcie sałpy, nie gidzie jak chce. No tak, tak, jak już chłop zacznie pić, to krzyż pański. U mnie przecie miało być wesele i się wszystko rozpieczyło. Ha, widzieliście? Mój chłop powiedział, że żadnego wesela robił nie będzie. A przecież wasza Marysia piękno działcha i Antek też dość taki chłopok roboty, to co się waszy mu nie widzi? Chyba mu o majątek chodzi. Tak, pewnie o majątek, o ten zapis. A zbierajcie z te ziemniaki drobne to jest. Mamo, a ty tak zawsze za tymi chłopami. Dobrze. Bo bez chłopa ani rus. No i no bo co by my bez chłopa zrobiły? I co by my bez chłopa zrobiły? Dobrze, że kumoter z kumoską przyjechali furą i te ziemniaki nam pozabierają. Bo co by my, kto by nam zwiózł? Ja przecie chłopa nie mam i jakoś żyję. patrzcie, powiedziała, co wiedziała. Chłopa nimo, bo ma wszystkich we wsi. Ha, ile się wstydzi przyznać. Żol ci, że ją chłopy lubią. Nie trącaj się. Masz chłopa swego, możesz mieć gorszego. Swojego kumoski. A nie dogadujcie. No kumoski, koniec już. Chodźcie se na chwilę. Siądnymy i se odpocniemy trochę. Dość tego głupiego gadania. Chodźcie kumoski. Ugotowała trochę kapusty z grochem, to se zjemy, a jak Gusia upiekła chleb, to se zjemy, posilimy się trochę. Chodźcie dziołchy, siądymy se tutaj, bo ona tu kaś zostawiła to wszystko. Siądźcie se, która może. A z gospodyni krój chlebuś. Nie, no to ta dejcie matce moi, a bo a ona przecie jest... Kumoskowa, bo mnie ojca i syna, a pokrójcie z iwy. Jeszcze kapusty nie daje, czekaj mocie tą kapustę. Miski, łyski, wzina. Wzina, miski, łyski.
No to ciu, podaj ta łyski. No i miski tutaj podawajcie. Bierzcie, bierzcie szybko, bo haj się chmuro. I nam zaleje to wszystko. Kazo, niech się ta siądzie w kupę chce, to my zaraz przykładamy co do jedzenia. Dział hy, dobrze się ta rządźcie, żeby wam tych zimniaków do wieszny starczyło do przednówka. Umie, już nam teraz bieda nic nie zrobi. Zimnioki się udały, będziemy mieć co jeść przez całą zimę. Teraz no wieprzka uchowam. Wieprzka to by trzeba było rzeczywiście, bo ta kapusta to ze kwicy. Musiała świnia przez nią nie przelecieć. A modlić się trzeba. Matko jedyno, troseczkę chodzą. Jeszcze się nie módlcie, bo jeszcze macie jeść. A kumacze. Trzeba cię pomieszaj. Co ciotku? Zapłać. Macie, a w dziąseczki chodzą po kapetce. Takie goście mi liche go dali. Jakusia, podaj ta łyski wszystkim. Macie jeszcze łyski. Ja nie umiem. Spoku, macie ta. Podajcie ta spokowi, podajcie ta spokowi. Niech ze a kumoterty sań siedzą, a kumoterty też. Kumoter Pietry nic nie je. To jest to Nimo? Która Nimo? Szybci dziołchy, bo się zanosi, że będzie feglało. Możemy to pozbierać. Na wóz. Macie ham, łyska ku mosku. Tego już kropi. Zakończcie modlitwą, bo już ten zajęty. Się teraz za te duszycki, które na tym polu pracowały. No robiłoby dużo duszycek, a wam wszystkim bardzo Bóg zapłać, żeście przyszły, bo co by my tu same zrobiły, ale jak będziecie kopać, to pamiętajcie, żebyście nas wzięli na odrobek, nie zapomnijcie se, Bóg zapłać wam, a jak pójdziecie do domu, to nabierzcie se tam po trochę zimnioków, jaką kapustę, żebyście miały co dzisiaj gotować. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Bóg zapłać. Weź. Zachodzę słoneczko, skoro ma zachodzić, bo mnie nogi bolą, po tym polu chodzić, bo mnie nogi bolą, po tym polu chodzić, nogi ręce wolą robić. Zachodzę słoneczko, skoro mam zachodzić. Zachodzę słoneczko, skoro mam zachodzić. Gdybyś ty słoneczko na wyrobku była, to byś ty słoneczko prędzej zachodziło. To byś ty słoneczko prędzej zachodziło. Bóg zapłać. Nie teraz jeszcze wieczne odpoczywanie, raz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, na wieki wieków. Amen.